serdecznie witam w Muzeum Protestantyzmu w Cieszynie. Wśród wielu eksponatów, które są tutaj zgromadzone i wystawione, chcę dzisiaj pokazać jeden, bardzo szczególny. To klęcznik księdza seniora Karola Kulisza, proboszcza parafii w Cieszynie w okresie międzywojennym, twórcy m.in. diakonatu Ebenezer w Dzięgielowie, który istnieje do dnia dzisiejszego. Klęcznik. Pomyślałem o nim od razu, kiedy przeczytałem tekst, który wyznaczony jest na najbliższą niedzielę z listu apostoła Pawła do Efezjan. Posłuchajcie. Dlatego padam na kolana przed Ojcem, od którego każda ojczyzna w niebiosach i na ziemi bierze swoją nazwę, żeby obdarzył was według bogactwa swojej chwały, aby przez Jego Ducha został umocniony wewnętrzny człowiek i przez wiarę Chrystus zamieszkał w waszych sercach, abyście zostali zakorzenieni w miłości i zbudowani na jej fundamencie, abyście byli w stanie pojąć wraz ze wszystkimi świętymi szerokość, długość, wysokość i głębokość i poznali tę przewyższającą wszelkie poznanie miłość Chrystusa, abyście zostali napełnieni całkowitą pełnią Boga. Temu zaś, który mocą działającą w nas może uczynić więcej niż to, o co prosimy lub co zdołamy sobie wyobrazić, Jemu chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie przez wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen. Ten tekst z trzeciego rozdziału Pawłowego listu do Efezjan to modlitwa o ludzi wierzących. Modlitwa o zbór w Efezie. Myślę, że Efezjanie bardzo tej modlitwy potrzebowali, dlatego że żyli w trudnym środowisku, w trudnych czasach, w trudnym miejscu i potrzebowali oparcia dla swojej wiary. Tak samo dzisiaj my też potrzebujemy oparcia dla naszej wiary. I myślę, że potrzebujemy kogoś, kto modli się o nas. Potrzebujemy bliźniego, który będzie się o nas modlił. I dlatego ważne jest, żeby każdy i każda z nas znalazł takiego człowieka, który będzie się o niego modlił. O co modli się Paweł? Paweł modli się o to, by w sercach Efezjan zamieszkał Chrystus. By to na nim oparli całe swoje życie, całą swoją wiarę, całą swoją nadzieję, aby w Chrystusie dopatrywali się sensu swojego całego życia. Aby nie utracili Jego sprzed oczu. Padam na kolana. A jak my się modlimy? Czy potrafimy wieczorem, czy o poranku, czy w środku dnia, kiedy istnieje potrzeba modlitwy, potrafimy odłożyć wszystko na bok i upaść na kolana? Często nam brakuje czasu na modlitwę. I modlitwę traktujemy bardzo pobieżnie. Panie Boże, dziękuję Ci, Panie Boże, przepraszam, Panie Boże, amen. Czy potrafimy w naszym dniu wygospodarować czas na to, by rzeczywiście paść na kolana? Czy nasze kolana jesteśmy w stanie zgiąć przed Panem Bogiem? Myślę, że ten klęcznik był wielokrotnie używany. Myślę, że ten czerwony plusz, który wygląda całkiem dobrze, wiele razy był wymieniany w historii tego niezwykłego, trudno powiedzieć, mebla, elementu wyposażenia pastorskiego domu. Myślę, że ksiądz Kulisz wymodlił na nim niejedną godzinę. A jak to jest z naszą modlitwą? Zachęcam do tego, byśmy znaleźli czas w biegu naszych dni na to, by rzeczywiście nie tylko w sercu, ale fizycznie upaść przed Bogiem na kolana w modlitwie, prosząc, przepraszając, dążąc w modlitwie do tego, by nasza modlitwa została wysłuchana przez Pana Boga, by Bóg usłyszał nasze słowa, nasze myśli, by Bóg te słowa przyjął jako ofiarę naszych serc. Abyście byli w stanie pojąć wraz ze wszystkimi świętymi szerokość, długość, wysokość i głębokość i poznali tę przewyższającą wszystkie poznanie miłość Chrystusa. Abyście zostali napełnieni całkowitą pełnią Boga. Modlitwa to nie tylko prośba, ale modlitwa to też prośba o to, byśmy zrozumieli to, co Pan Bóg
chce nam powiedzieć. Niech więc modlitwa towarzyszy całemu naszemu życiu. Błogosławionej niedzieli. Thank you.